Mija 40 lat od bydgoskiego marca. Uroczystości będą odbywały się w Bydgoszczy z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Pierwsze strajki w Bydgoszczy rozpoczęły się 16 marca. Rolnicy podjęli okupację siedziby Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. 19 marca w Urzędzie Wojewódzkim odbywała się sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej. Właśnie wtedy działacze Solidarności chcieli wygłosić postulaty rolników. Zażądali m.in. rejestracji własnego związku zawodowego NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Nie pozwolono im jednak nic powiedzieć. Sesja została przerwana, z kolei rolnicy zostali do dotkliwie pobici przez ZOMO. To przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność Jan Rulewski, a także dwaj działacze Mariusz Łabętowicz oraz Michał Bartoszcze. Mężczyzn wyprowadzono z budynku, trafili do szpitala. To zaogniło protesty. Strajki odbywały się w zakładach pracy, sklepach i komunikacji miejskiej. Cała Polska stanęła. Pracę przerwało kilkanaście milionów ludzi. Wszyscy wyrażali solidarność. Protesty trwały do 17 kwietnia, kiedy z rolnikami podpisano porozumienie. Komunistyczny reżim ugiął się pod presją społeczeństwa. Dziś te wydarzenia wspominamy jako bydgoski marzec. 40. rocznicę tych wydarzeń w katedrze świętego Marcina i Mikołaja odbędzie się dziś Eucharystia pod przewodnictwem księdza biskupa Jana Tyrawy, w której udział weźmie prezydent Andrzej Duda. Następnie uroczystości przeniosą się na plac przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim. W miejscu, gdzie rozegrały się wspomniane wydarzenia, prezydent Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe.